świadectwo, które dzisiaj zostało rozbudowane podczas uwielbienia, ale krótko, o zatrzymywaniu się i o uwalnianiu Bożego życia. Dwa tygodnie temu na uwielbieniu usłyszałam od Boga, żeby uwolnić mały strumeczek, bo ja się zatrzymałam we wszystkim. I nawet tak jak kiedyś byłam czynna na Facebooku i uwalniałam to, co dostawałam, to teraz przez ponad miesiąc nie robiłam tego. I ja wtedy powiedziałam Bogu tak, zrobię to. I nie zrobiłam. I od dwóch tygodni po prostu zalewa mnie praca. Z powrotem w ogóle przyszło to, co, czym się dziwiłam, że byłam pracoholiczką. Po prostu nie wyrabiam w pracy, tak? I pracuję do 20. I wczoraj wstałam rano i zaczęłam rozmawiać w myślach z Bogiem i dostałam coś i pomyślałam sobie, od razu uwolnię. I od razu uwolniłam i przyszło objawienie, że jeżeli ja nie jestem, nie imituję Bożego życia, to życie, pozory życia zalewają mnie. Po prostu, jeżeli ja nie imituję żywej wody, to woda, która przynosi śmierć, mnie zalewa. I dzisiaj zobaczyłam, że jeżeli ja sobie zrobiłam sadzawkę Bethesda, obudowałam sobie ją krużgankami i tylko w niedzielę przychodzę tutaj i czekam na poruszenie anioła, tak? To jest za mało. W ogóle to jest za mało, tylko wylewać swoje uwielbienie i w ogóle wylewać życie w niedzielę, tak? My mamy codziennie rzeki wody żywej i jak uwolnimy chociaż malutki strumyczek, to po prostu to się poszerzy. Amen. Amen. Przyjaciele, Zbyszku, mogę Cię prosić?